Oto wyłania się z czeluści internetu bezwładna masa recenzentów katolickiej moralności, która nie tylko nie ma najmniejszego pojęcia o nauce społecznej Kościoła w tym zakresie, ale dodatkowo budując swoją narrację na wyobrażeniach tej moralności, próbuje nas pouczać co do wartości, którymi powinniśmy się kierować. Należy takim ludziom uprzejmie podziękować za udzielone rady i poświęcony czas i z takich rad nie korzystać. Myślałem, że problem ten da się odhaczyć w bardzo prosty sposób, klasyczny, państwo pewnie ten sposób znają. Chodzi o to, żeby spuścić na takich ludzi, a dokładnie na to, co mówią, zasłonę milczenia. Aż tu nagle w jednej z dyskusji ktoś zaczął podpierać się w kwestii nielegalnej imigracji słowami papieża Franciszka. Kilka dni temu, w związku z Dniem Imigranta, czy jakkolwiek by ten dzień się nazywał, ale oczywiście Kościół go obchodził, papież napisał list do wiernych. Nikt by o tym liście nie usłyszał, bo niewielu przecież jest zainteresowanych tym, co papież ma do powiedzenia. No taki to już niestety pontyfikat. Gdyby nie rozgłos, który nadali temu listowi nasi rodzimi biskupi, a dokładnie Konferencja Episkopatu Polski. Przypomnę tylko, że chodzi o biskupów, którzy dokładnie wiedzą od ostatnich lat, miesięcy, czy też nawet tygodni i dni, z czym wiąże się nielegalna imigracja ze wschodu. Trzeba przyznać z brutalną szczerością, że styl tego pontyfikatu i jego intelektualny poziom skutecznie wyleczył nawet samych katolików od poszukiwania mądrości w prywatnych opiniach Franciszka. Oczywiście nic w tym liście nie było powiedziane wprost. A jakże? Korespondencja ta jest nudna, nieroztropna, ogólna i w wielu miejscach wprowadzająca w błąd. Miejscami nawet abstrahuje, w mojej ocenie, od magisterium Kościoła i wydaje się nie rozumieć skomplikowanych procesów, które zachodzą właśnie na politycznej mapie świata. Czy jako wierny mam prawo tak oceniać przemyślenia następcy świętego Piotra? Jeżeli bym nie miał, to po co Bóg dawałby mi rozum? A poza tym, czym innym kwestie katolickich dogmatów, a czym innym luźne przemyślenia człowieka, który niewiele o kulturze europejskiej zdaje się wiedzieć, no a o polityce, jak pokazał to już wielokrotnie, jeszcze mniej. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O Kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś zadamy sobie kilka pytań, a mianowicie, czy papież Franciszek jest politycznym ignorantem? Czy papiestwo w ogóle powinno ingerować w politykę? Jaką rolę w tej polityce obecnie odgrywa Watykan? I czy Ojciec Święty ma jeszcze na cokolwiek wpływ? To bardzo trudne pytania, szczególnie gdy przychodzi je zadawać katolikowi. Ale my dziś sobie te pytania zadamy. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Usiądźcie i czujcie się jak u siebie. Wczorajszy program, jak czytam w komentarzach, przypadł Wam do gustu. To bardzo cieszy. Teraz już tylko z górki. Należy brać sprawy w swoje ręce, edukować się, zdobywać kolejną wiedzę i dla dobra naszej ojczyzny słodko do normalności innych nakłaniać. Nie wszyscy jednak zrozumieli, wydawałoby się prostą rzecz, dlatego warto ostatecznie kwestie te wyjaśnić. Postawiłem bowiem wczoraj taką oto tezę. Nie wyklarowaliśmy prawie w 60-milionowym narodzie ani jednej postaci, mówię o obecnych czasach, która swym silnym charakterem, zdolnościami, inteligencją, miłością do ojczyzny mogłaby nas podźwignąć z tego strasznego społecznego, politycznego marazmu. Tak, to nie jest pomyłka. 60-milionowego, bo szacuje się, że tylu Polaków mieszka obecnie na całym świecie, z czego 38 milionów w obecnych granicach naszego państwa. Naród jest to jednak wspólnota, która nie ogranicza się ani do czasu, ani do miejsca przebywania. Żywioł narodowy to zbyt potężna siła i żadne tam jakieś granice nie mogą stanowić dla tego żywiołu przeszkody. Jeden z widzów stwierdził, że trzeba być ślepym, aby nie dostrzec takiego człowieka w Grzegorzu Braunie. O, proszę się nie obrazić, bo do pana Brauna nic nie mam i za wiele rzeczy go cenię, ale mowa była o zupełnie czymś innym. Mówiąc, że współczesny naród nie był przez tyle lat w stanie wykształcić w sobie i wydać z siebie postaci, która swym silnym charakterem, postawą, patriotyzmem zjednałaby wokół siebie większość społeczeństwa, nie miałem na myśli nawet najciekawszego partyjnego lidera, ale taką jednostkę, która jest w stanie przyciągnąć do siebie ludzi bez względu na polityczne sympatie i antypatie. Miałem na myśli męża opatrznościowego, na którego z podziwem i szacunkiem spoglądają nawet przeciwnicy. Co to jest za sztuka, że ktoś powie Marek Miśko ma rację? Jeżeli mają państwo takie same poglądy jak ja, to jest stwierdzenie tylko oczywistego faktu. Będę kimś, kiedy
kiedy przeciwnicy polityczni, ludzie, którzy nie zgadzają się ze mną w sprawach, powiedziałbym, pryncypialnych, czy jak Jarosław Kaczyński mawiał, w imponderabiliach, przyznaliby mi rację. Więc miałem na myśli kogoś na wzór Dmowskiego, czy Paderewskiego, Halera, czy Rozwadowskiego. No i znów proszę się nie obrazić, ale to, co był uprzejmy zasugerować wzburzony i wypominający mi ślepotę widz, od samego początku istnienia naszego projektu nazywam partyjniactwem. Partyjniactwem, z którego wszyscy musimy się wyleczyć, aby móc posunąć sprawę polską do przodu. Nasza ojczyzna nie jest partią polityczną. Jej przyszłość, wielkość, powodzenie nie powinny być zrównywane z sukcesem wyborczym tej czy innej opcji. Nawet jeżeli szczerze życzymy jakiemuś stronnictwu powodzenia. To tyle. Mam nadzieję, że teraz moje stanowisko jest jasne. Tymczasem witam na pokładzie naszego czuwaja kolejnych wspierających, którzy zdecydowali się sięgnąć do przycisku znajdującego się tutaj. Dzięki waszemu wsparciu zaczynamy regularne publikacje na kanale Marek Miśko Czuwaj. Do pakietu naszych sobotnich i niedzielnych spotkań dodajemy więc cykliczne wydawane audycje w tygodniu. Nazywają się one Czuwaj w tygodniu, a traktują o sprawach ważnych i pilnych. Będzie też format o wdzięcznej nazwie, a w zasadzie jego kontynuacja, Aby nie schamieć, w którym to będę nagrywał dla was wartościowe dzieła polskiej poezji w postaci udźwiękowionych audiobooków. Za chwilę, a propos audiobooków, ruszamy też z częścią bezpłatnych, profesjonalnie przygotowanych audiobooków. Jest więc rozwój tak, jak wam obiecywaliśmy. Zachęcam was do komentowania programu podczas premiery i po niej. Możecie to zrobić właśnie teraz. Klikajcie łapki w górę, a kto jeszcze nie subskrybował, ma ku temu niepowtarzalną okazję. Wszystkie te działania zwiększają zasięg naszych programów. Pamiętajcie, że po drugiej stronie do pewnej liczby subskrybentów jest tylko i wyłącznie automat, algorytm, który da się w taki sposób właśnie oszukać albo, powiedziałbym, namówić do współpracy. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. To wszystko, co tutaj widzicie, jest również waszą zasługą. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, no ale przede wszystkim wierzy w to, że taki kanał jest dzisiaj potrzebny i że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. W komentarzu przypięty jest również cały harmonogram działań i tego, jeżeli mają państwo takie życzenie, jak można nas wesprzeć? A teraz nie przeciągając. No to co? Zaczynamy. Podczas jednej ze spowiedzi musiałem wyznać, że poniosło mnie raz czy dwa w określeniu papieża mało właściwym słownictwem. Spowiednik odparł: cóż, wszyscy mamy problem z tym pontyfikatem. A był to proboszcz. Tak, mam ten problem i ja. Jednak nie tylko wtedy, gdy papież mówi o wierze. A co mówi? Jakie zamieszanie potrafi wprowadzić swoimi wypowiedziami, wiemy wszyscy. Problemy pojawiają się również wtedy, gdy biskup Rzymu, powiedziałbym, płynnie przechodzi do ocen politycznych. Obecny pontyfikat niesie ze sobą poważny mankament, który w debacie publicznej jest w zasadzie przemilczany. Otóż papiestwo nie cechuje się żadnymi zdolnościami politycznymi. Mówię o współczesnym papiestwie. I mówię to również najdelikatniej, jak tylko można. Ktoś powie, że nie jest przecież rolą papieża, aby zajmował się polityką. No w takim razie po co papieżowi dyplomacja? Po co umowy pomiędzy Watykanem a innymi państwami? Co wywołało moje wzburzenie ostatnio? Otóż list papieża na Światowy Dzień Imigranta i Uchodźcy. Ogólnie z treści tego listu każdy może odczytać to, co chce, bo więcej w nim ogólników niż konkretnej nauki, ale w tym tkwi właśnie szkopu. Papież zajmuje się sprawami, które nie do końca czuje. Mówi, wskazuje, ale nie daje żadnych rozwiązań. Żadnych politycznych rozwiązań, a zajmuje się sferą polityczną. Świata nie da się uchronić przed katastrofą żadnymi dezyderatami czy listami, tak samo jak nie da się pokonać terroryzmu, malując kredą uśmiechnięte buźki na placach europejskich miast. Stary kontynent mierzy się dzisiaj z ogromnym problemem. Grecja, Włochy, Hiszpania, Polska. Każdego dnia do granic naszego świata w sposób absolutnie niekontrolowany docierają ludzie. Jak to był uprzejmy nazwać papież, pielgrzymi szukający lepszego życia. Zapomniał rzecz jasna dodać, czyim ma się to odbywać kosztem. Już czyim odbywa się to kosztem. Ale mniejsza o to. Mamy więc atak na naszą granicę. Trąbi o nim cała Europa. Przez kogo jest ten atak inspirowany, zostawmy teraz na boku. Wiemy natomiast, kto na ten atak przyzwala. A co za tym idzie, z wielkim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że również go inspiruje.
Jest to forma wojny. Kropka. Oczywiście ta wojna nie przypomina niczego, co znamy z kart historii i rodzinnych opowieści, ale de facto nią jest. Oto praworządny kraj, nie ponoszący odpowiedzialności za historyczne dzieje kolonializmu, atakowany jest dziś w bardzo wyrafinowany sposób, a ludzie tego dokonujący robią to z pełną premedytacją. Ginie człowiek, a papież zamiast stanąć po stronie tego kraju, wyrazić ból wobec śmierci młodego człowieka, żołnierza z chrześcijańskiego przecież kraju, pisze listy uwłaczające godności i inteligencji człowieka rozumnego. Za mocno? Dopiero się rozkręcam. Później jest oczywiście zdziwienie, że ludzie odchodzą od kościoła. A ryba przecież psuje się od głowy. Skoro więc, jak mówi wielu, to co dzieje się na granicach jest elementem hybrydowej wojny, której celem jest destabilizacja naszego świata, to czy z ust papieża nie powinniśmy raczej usłyszeć słów zachęty do obrony? Wsparcia? Skoro jesteśmy stroną wyraźnie poszkodowaną? Papież mówi tak, jakby nie istniała legalna imigracja. Przecież państwa podpisują w tej sprawie konwencje i tworzą specjalne prawo, są wizy, ośrodki dla uchodźców, azyle i tak dalej. Takie cywilizowane podejście nie wystarczy? Czy nawet Ojciec Święty musi dołączać się do grona liberałów i lewaków tej międzynarodówki, która chce zrobić z nas idiotów? Czy papież słyszał o doktrynie wojny sprawiedliwej, o której uczy Kościół od czasów świętego Augustyna przynajmniej? A może w argentyńskich seminariach nie wykładano? Może warto więc przypomnieć, na czym polega doktryna wojny sprawiedliwej i kiedy następuje wojna sprawiedliwa. Muszą nastąpić, zostać spełnione konkretne punkty, jest ich 5. Po pierwsze, musi wystąpić słuszna przyczyna. Wojna musi być prowadzona w celu zwalczenia niesprawiedliwości lub obrony przed bezpośrednim zagrożeniem. Przykładem takiej sprawiedliwej wojny, takiej przyczyny, może być obrona kraju przed agresją z zewnątrz. I czy to właśnie nie następuje? Czy nie bronimy się przed agresją ze zewnątrz? Po drugie, musi nastąpić właściwa autoryzacja. Wojna musi być więc prowadzona pod przewodnictwem prawowitej władzy. Tylko władza świecka uznana za legalną ma prawo do inicjowania działań wojennych. Władza ta powinna kierować się dobrem wspólnym. I czyż nie mamy z tym do czynienia właśnie teraz? Po trzecie, muszą nastąpić prawne intencje. Wojna musi mieć moralnie słuszny cel, jak na przykład przywrócenie pokoju i sprawiedliwości, a nie może być ona prowadzona tylko w celu zdobycia korzyści materialnych, zemsty czy zysku politycznego. No z tym właśnie mamy do czynienia. Na tym właśnie polega nasza obrona na granicy. Po czwarte, musi ona przejawiać się proporcjonalnością i umiarkowaniem, a to oznacza, że środki używane w wojnie muszą być proporcjonalne do osiągnięcia zamierzonych celów. Przykładem takiego działania, w zasadzie antytezą punktu czwartego, który jest związany z prawem naturalnym i naszą cywilizacją, jest to, co dzisiaj robi państwo położone w Palestynie w walce z Palestyńczykami właśnie. U nas współmierność absolutnie występuje. Na atak chcemy odpowiadać atakiem. I po piąte, ostateczny środek, czyli ultima ratio. Wojna powinna być postrzegana jako ostatnia deska ratunku po wyczerpaniu wszystkich innych pokojowych środków rozwiązywania konfliktów. Mówimy wojna, ale chodzi rzecz jasna o możliwość odpierania działań wojennych, a jak rzekłem, ta hybrydowa walka to jest jednak konflikt, może nie zbrojny, ale jednak jeden z elementów konfliktu. Punkt piąty oczywiście, który przed chwilą wspomniałem, nas jeszcze nie dotyczy, bo nie mówimy o pełnej skali, ale odnotowuję go z kronikarskiego obowiązku. Polski duchowny i prawnik Paweł Włodkowicz, rektor Uniwersytetu Krakowskiego, brał w swoim czasie udział w soborze w Konstancji, a działo się to pomiędzy 1414 a 1418 rokiem. Wykładał tam polskie sprawy wobec konfliktu z Krzyżakami i przekonywał, że zakonnicy łamią prawo naturalne. Swoją wypowiedź puentował w taki oto sposób i chciałbym ją wam teraz przytoczyć. Z tego zaś dochodzi się do jasnej odpowiedzi na inne pytanie, że Krzyżacy walczący ze spokojnymi niewiernymi jako takimi nigdy nie mieli wojny sprawiedliwej. Jest to oczywiste, ponieważ wszelkie prawo przemawia przeciw napadającym na tych, którzy chcą żyć w pokoju. I my, proszę Państwa, chcemy żyć w pokoju. Nie odsuwamy się od nikogo i udowodniliśmy to, że potrzebujących umiemy wziąć pod swoją opiekę i pod swój dach. Ale obecnie jesteśmy napadani i żadne słowo papieża nie znajduje tutaj racjonalnych podstaw. On tymi słowami wystawia się po prostu na śmieszność.
Sytuacja migrantów przypomina biblijny Eksodus, napisał w swym liście papież Franciszek. Nie wiem jak wy, ale ja już mam szczerze dosyć braku konkretów i tego, że niemalże każde słowo wypowiadane przez przecież papieża mojego kościoła, Franciszka, a kierowane do nas, do wiernych, jest jakąś kosmiczną hiperbolą, która zamiast prostej nauki daje nieustanne pole do interpretacji. No a co gorsza, kończy się zazwyczaj nad interpretacjami, które zgrabnie wykorzystują środowiska lewicowe. Nie wiem, czy papież ma świadomość tego, co idzie za takim porównaniem. Porównaniem starotestamentalnych Żydów i ich przejścia z niewoli do wolności. No ale jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości, to mam taką propozycję. To jest bardzo prosta rzecz, logiczna i nie musimy być teologami. Po prostu przejdźmy teraz może tę drogę razem z izraelickimi uchodźcami, punkt po punkcie historycznie, no i sprawdźmy, na czym ten Eksodus się faktycznie zakończył. Żydzi opuszczają Egipt, który nie jest przecież ich krajem. Skąd wzięli się Żydzi w Egipcie? Według Księgi Wyjścia przybyli tam w czasach, gdy Józef, syn Jakuba, zajmował w kraju faraonów wysoką pozycję. Następnie Józef zmarł. Nastał nowy władca, no i ten władca wobec rosnącej liczby obcokrajowców stał się wobec nich nieufny, no i zrobił z nich wówczas niewolników. To w dużym skrócie. Faraońska niewola Żydów w Egipcie trwała wiele lat, a Biblia opisuje to jako okres ucisku i cierpienia ludu izraelskiego. Ostatecznie z pomocą Boga Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu, co określamy właśnie wyjściem lub Eksodusem, o którym mówi papież. Żydzi więc nie opuścili swojego kraju tak, jak robią to współcześni imigranci. Oni uciekli z nie swojej ziemi, gdzie byli źle traktowani, w poszukiwaniu tej, której wówczas jeszcze nie mieli. Po opuszczeniu Egiptu Izraelici byli ścigani przez armię Faraona, ale zdołali przejść przez Morze Czerwone, pamiętacie? Morze się rozstąpiło i umożliwiło im ucieczkę. W trakcie wędrówki przez pustynię Mojżesz otrzymał od Boga 10 przykazań na górze Synaj. Następnie Izraelici spędzili 40 lat na pustyni, co według tradycji było karą za ich brak wiary i bunt przeciwko Bogu, i to nie jeden bunt. Podczas tego okresu pokolenie, które wyszło z Egiptu, umarło na pustyni, a jedynie ich potomkowie mieli wejść do ziemi obiecanej. Po śmierci Mojżesza dowództwo objął Jozue. No i to właśnie on poprowadził Izraelitów do Kananu, przekraczając rzekę Jordan. Pod wodzą Jozuego Izraelici zdobyli miasta i terytoria w Kananie, co jest relacjonowane w księdze Jozuego. Bóg obiecał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że ich potomkowie odziedziczą ziemię obiecaną, która obejmowała właśnie Kanan, a informacje na ten temat znajdziemy w księdze Rodzaju, a dokładnie tutaj. Podbój Kananu przez Izraelitów był postrzegany przez nich jako wypełnienie obietnicy boskiej. Według Biblii mieszkańcy Kananu byli winni wielu grzechów, no i nieprawości, które były odrażające w oczach Boga. Chodziło tu głównie o bałwochwalstwo, ofiary z ludzi, w tym z dzieci, niemoralność seksualną i inne praktyki, które były sprzeczne z Bożym prawem. Bóg postrzegał te działania jako moralnie przewrotne, że uzasadniały one właśnie wygnanie i zniszczenie Kananejczyków. Izraelici wierzyli, że ich działania więc były zgodne z bezpośrednim nakazem Boga. Księga Powtórzonego Prawa zawiera nawet instrukcje, które Bóg dał Izraelitom, aby całkowicie zniszczyli narody zamieszkujące w Kananie i zajęli ich ziemię. Ten nakaz miał na celu ochronę Izraelitów przed wpływem kultów i praktyk religijnych Kananejczyków. Oto, proszę Państwa, przedstawiona w wielkim skrócie, bez teologicznego rozważania całej tej sprawy, historia Eksodusu narodu wybranego. Czyli, podsumowując, Żydzi uciekają z niewoli z nie swojego kraju, maszerują przez pustynię, docierają do jakiegoś tam Kanaanu, który pierwszy raz widzą na oczy, wybijają w pień wszystkich, których spotkali na swojej drodze, po czym zajmują nieswoją ziemię i wprowadzają na niej swoje zasady. I teraz, widząc jak to wszystko się odbyło, postawmy pytanie. Co papież miał na myśli, pisząc w swoim liście, że sytuacja migrantów przypomina biblijny Eksodus? No pójdźmy dalej. Czy papież przestrzega nas przed tym, jak współczesny eksodus nielegalnych imigrantów atakujących granice europejskich miast może się dla nas zakończyć? Czy my podzielimy los Kananejczyków? Czy może po prostu klasycznie, zamiast powiedzieć, co według nauczania Kościoła jest w konkretnej sytuacji dobre, a co złe, papież kręci się wokół własnych myśli i wyraża prywatne opinie, które zazwyczaj są tak irracjonalne i intelektualnie słabe, że mogą budzić tylko politowanie?
Czy ktokolwiek z was słyszał w ustach papieża wyraz jakiejkolwiek dezaprobaty wobec nielegalnego i siłowego przekraczania granic? A co za tym idzie, łamania prawa? Czy słyszeliście, żeby westchnął nad tymi, którzy stracili zdrowie lub życie broniąc granic swoich krajów? Czy dopuszcza papież do siebie myśl, że masowa nielegalna muzułmańska imigracja jest dziś wykorzystywana jako element prowadzenia wojennej kampanii przeciwko praworządnym państwom, aby zdestabilizować panujące w nich bezpieczeństwo? I w końcu, czy gdzieś znajdziemy jedno chociaż zdanie, w którym papież Franciszek jako głowa katolickiego przecież świata, obrońca wiary i moralności, mówi zgodnie z prawdą, że masowa nielegalna imigracja ludzi obcych nam kulturowo, którzy dominują swoją liczebnością kolejne europejskie miasta, wypierając z nich chrześcijański świat, całkowicie za chwilę zmieni model demograficzny starego kontynentu i za kilkadziesiąt lat wyprą oni Boga z życia społecznego? Obawiam się, że naiwność obecnego papieża jest jednym z tych elementów, który naraża Kościół na śmieszność w oczach świata. Tak jak kiedyś Żydzi, tak dziś oni uciekają przed uciskiem i napotykają w drodze na wiele niebezpieczeństw, wskazuje papież w opublikowanym orędziu na 110. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Podstawową rzeczywistością wyjścia, każdego wyjścia jest to, że Bóg poprzedza i towarzyszy drodze swojego ludu i wszystkich swoich dzieci ze wszystkich czasów i ze wszystkich miejsc. Ale czy Bóg pozwala na łamanie prawa? Znaczy pozwala, ale zakazuje. Jak mamy więc zrozumieć list do Rzymian? Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwości, kary temu, który źle czyni. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płaćcie podatki, bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu uległość? Uległość. Komu cześć? Cześć. Franciszek przypomina, iż obecność Boża w przypadku Izraelitów objawiała się w różnych formach. Towarzyszył im słup obłoku, ognia, nieśli ze sobą Arkę Przymierza, Pan zsyłał im mannę i sprawiał, że wytryskały źródła. Dziś bardzo wielu migrantów, jak mówi papież Franciszek, zawierza się Bogu, wyruszając w drogę. W nim też ludzie ci szukają pocieszenia w momentach zwątpienia czy rozpaczy. Ileż Biblii, Ewangelii, modlitewników i różańców towarzyszy migrantom w ich podróżach przez pustynie, rzeki, morza i granice wszystkich kontynentów, zaznacza Franciszek. No mówimy chyba tutaj o jakichś różnych światach, a być może nawet galaktykach. Przepraszam, ale kto gdziekolwiek i kiedykolwiek znalazł przy nielegalnych imigrantach napierających na Europę od lat różańce i Pisma Święte? O czym jest w ogóle ta opowieść? Przecież czym innym jest emigracja do jakiegoś kraju zarobkowa, kiedy ten kraj cię przyjmuje, kiedy znasz jakąś gradację społeczną, kiedy się nie wywyższasz, nie budujesz enklaw, nie mordujesz tych ludzi tam na miejscu albo nie narzucasz swojego sposobu myślenia, a czym innym jest wtargnięcie siłą i bezprawnie do danego kraju i próbowanie podporządkować jakiejś okolicy swoim prawom i swoim zasadom. Papież dalej mówi, że spotkanie z migrantem, podobnie jak z każdym bratem i siostrą w potrzebie, jest także spotkaniem z Chrystusem. Bo on, Chrystus, utożsamia się z ludźmi wędrującymi przez dzieje, zwłaszcza z tymi, którzy cierpią i są zmarginalizowani. Ależ oczywiście, papieżu Franciszku, Chrystus jest w każdym cierpiącym człowieku. Tego uczy nas nasz nauczyciel. Abyśmy nie odwracali się od potrzebujących, ale jest jeszcze przecież porządek miłowania, ordo caritatis. I rozum, ordo caritatis dosłownie oznacza porządek miłości. Przecież to jest koncepcja, której nie wymyślił Marek Miśko. Ona się odnosi do hierarchii miłości, czyli do priorytetów w miłowaniu różnych osób. Święty Tomasz z Akwinu używa tej zasady, aby opisać, jak powinniśmy kierować naszą miłość ku innym ludziom w sposób uporządkowany i zgodny, uwaga z czym, z Bożym prawem, czyli z prawem naturalnym. Święty Tomasz
A zanim cały Kościół od zawsze twierdzi, że istnieje naturalny porządek w miłowaniu, który zaczyna się od Boga, następnie przechodzi na innych ludzi. Pierwsze miejsce w tym porządku zajmuje miłość do Boga. Kolejne to miłość do samego siebie, co oczywiście nie oznacza, że mamy być tutaj jacyś gnuśni, że mamy być egoistami, ale zaraz po Bogu człowiek powinien miłować siebie. A na czym ta miłość do samego siebie ma polegać? Na pragnieniu własnego zbawienia i doskonałości moralnej. Dalej, na trzecim miejscu stoi miłość do bliskich, najbliższej rodziny, rodziców, małżonka, do naszych dzieci. Ta forma miłości jest chyba najwyższą zaraz po Bogu, bo wiąże się z odpowiedzialnością za najbliższych, ludzi, których znamy i którzy nam ufają, że zapewnimy im pożywienie, bezpieczeństwo, troskę w chorobie i tak dalej. Na czwartym miejscu jest miłość do krewnych i przyjaciół, a potem do członków wspólnoty religijnej i lokalnej społeczności. Na piątym, jako ostatnia, jest miłość do całej ludzkości, obejmująca nawet tych, których nie znamy osobiście, czyli do tych właśnie imigrantów. Święty Tomasz z Akwinu czerpał wiele ze swoich koncepcji z nauk świętego Augustyna, no ale rozwinął je bardziej w jakiś taki sposób, powiedziałbym, strukturalny, logiczny. No, przy świętym Tomaszu trzeba powiedzieć, że scholastyczny, prawda? Było to słynne jego podejście do scholastyki. Porządek miłowania ma konkret, zarówno teologiczny, jak i moralny. Jest on używany do omawiania priorytetów miłości chrześcijańskiej oraz do analizowania obowiązków moralnych wobec różnych grup ludzi. Więc święty Tomasz wyraźnie sugeruje, że ten porządek nie jest tylko porządkiem naturalnym, ale również odbiciem boskiego planu dla ludzkości. Dlatego przestrzeganie tego porządku jest zgodne z Bożym zamysłem. Nie można więc odstawić bezpieczeństwa najbliższych nam ludzi, kierując się laicką i wrogą Kościołowi zasadą humanizmu, wypaczoną przez wrogów Kościoła. A papież właśnie mówi o humanizmie. To jest straszne. Imigracja nie może wiązać się więc z przemocą i dokonywaniem przestępstw, a jeżeli się wiąże, naszym obowiązkiem jest obrona. A przecież ta przestępczość jest. Eurostat opublikował najnowsze dane na temat odnotowanych przestępstw w krajach Unii Europejskiej, więc jak wynika ze statystyk, największą liczbę napaści w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, bo aż 554, odnotowuje się w Belgii. Na dalszych miejscach znalazły się Niemcy, 165 napaści, Luksemburg 101 napaści, Austria 42 i Holandia 26. Wiecie, ile w Polsce odnotowuje się takich napaści na 100 tysięcy obywateli? 17. 17 na 100 tysięcy mieszkańców. Odpowiedzcie sobie dlaczego. W Belgii zanotowano też najwięcej kradzieży na 100 tysięcy mieszkańców, bo aż 1914. Dalej Luksemburg 1712, Holandia 1362, Niemcy 1307, Austria 1276. Wiecie, jak wygląda ta statystyka według Eurostatu w Polsce? 260 kradzieży na 100 tysięcy mieszkańców. Jaki z tego wniosek? Może papież wie? Jeżeli chodzi o umyślne zabójstwa, to w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców najwięcej odnotowuje się ich, uwaga, w Finlandii, dalej na Cyprze i w Belgii. Kolejno ze wskaźnikami 1,63, 1,62, 1,55 na 100 tysięcy mieszkańców. We Francji jest to 1,16. W Szwecji... Dlaczego w Szwecji? Domyślcie się. 1,07. W Polsce natomiast ten wskaźnik wynosi, jak myślicie, 0,7 na 100 tysięcy mieszkańców. I znów pytanie, jak myślicie dlaczego? Podam teraz statystykę gwałtów. W tej rywalizacji niechlubnej przewodzi Francja i Belgia. W pierwszym z tych krajów potwierdzono 29,38 gwałtów w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, w drugim 29,25, no i na dalszych miejscach znalazły się te same kraje. Austria 14,93, Luksemburg 12,62, Holandia 11,06, Niemcy 10,91, a w Polsce ten wskaźnik wynosi ile? 1,99. Przecież papieska retoryka głoszona od początku pontyfikatu jest współodpowiedzialna temu stanowi rzeczy, bo dziwnym zbiegiem okoliczności wszystkie wymienione państwa mają najwyższy również wskaźnik. Kogo? No tych, którzy pielgrzymują. A jakże? I tutaj nie ma jakiegoś związku przyczynowo-skutkowego i logicznego, prawda? Tutaj to się nie klei Ojcu Świętemu i nikomu to się nie klei. Wszystkim się klei, lewicy się nie klei. Problem imigracji to nie jest problem państw, które bronią się przed jej falą, ale
w tym bym powiedział, że są jakieś grupy polityczne, jakieś szajki, które wykorzystują tych biednych bardzo często ludzi jako broń przeciwko naszej cywilizacji. Imigracja nie jest dobra, gdy ludzie są traktowani jak współcześni niewolnicy i podlegają kupczeniu, jak na targu niewolników. Mówienie o kwotach imigrantów, kary za ich nieprzyjmowanie, zmuszanie ludzi, aby zostawali w krajach, w których nie chcą zostać. Tego papież zdaje się nie dostrzegać. Czy było jakieś pismo do pani von der Leyen, żeby powiedzieć z katolickiego punktu widzenia, że nie wolno człowieka utrzymywać w miejscu, w którym nie chce, bo Bóg mu dał wolną wolę? Nie jest dobre, gdy taka imigracja jest związana z łamaniem prawa. Po to cywilizowany świat stworzył regulacje prawne i podpisuje ze sobą umowy międzynarodowe, aby ich przestrzegać i nie ma tutaj wyjątków. Czy papież wie, że istnieją takie przepisy? Imigracja nie jest dobra, gdy może zachwiać stabilnością państw i bezpieczeństwem ich obywateli. Tego też nie widać zza spiżowej bramy? W końcu nie jest dobra, gdy jej celem lub efektem staje się dechrystianizacja całych społeczeństw. Papież, który żyje za watykańskimi murami, nie widzi, co dzieje się na świecie? Nie widzi, co dzieje się w społecznościach chrześcijańskich? Nie widzi upadku moralności, zaniku wiary, spadku powołań, spadku dzietności wśród chrześcijan w Europie? Nie widzi kościołów zamienianych w galerie handlowe? I to kościołów, które mają bardzo często po kilkaset lat. Nie widzi też tego i nie słyszy, że w aż trzech niemieckich krajach związkowych arabskie imiona, takie jak Mohamed, znalazły się w pierwszej trójce imion dla chłopców? W Hesji na trzecim miejscu, w Bremie na drugim miejscu, a w stolicy kraju na pierwszym miejscu. Najwięcej dzieciaków, którzy się tam rodzą, dostają na imię Mahomet. Jeszcze w grudniu 2022 roku dziennik Rzeczpospolita pisał: w Niemczech działa 2,5 tysiąca meczetów pozostających do dyspozycji rosnącej rzeszy muzułmanów. Jest ich w chwili obecnej 5,5 miliona, co oznacza, że co 15 mieszkaniec Republiki Federalnej jest muzułmaninem. Nieco mniej niż połowa wyznawców islamu ma tureckie korzenie. Nieco mniej niż połowa. I wiecie, co robią Niemcy, gdy dowiadują się, że właśnie z tego kraju pochodzi 90% działających w Niemczech imamów? Czyli no, tych księży, prawda, ich. Obecnie jest tych imamów ponad 1000. Zamierzają to zmienić. Zamierza to zmienić Nancy Faeser z socjaldemokratycznej przecież SPD. Jest ona również szefową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w rządzie Olafa Scholza. I nie jest też pierwszym politykiem, który pragnie dokonać tej zmiany. Chodzi o to, żeby wykluczyć możliwość zagranicznym imamom obejmowania funkcji w Niemczech. Oni już to widzą, chcą, żeby w meczetach imamami zostawali ludzie, którzy rodzą się w Niemczech i są wykształceni w Niemczech. Tureccy duchowni są kierowani do pracy w Niemczech przez taki państwową dykasterię, bym powiedział, do spraw religijnych w Turcji, która zarządza wszystkimi instytucjami muzułmańskimi. Przecież to jest tykająca bomba. Jest wśród nich wielu duchownych nieznających dobrze języka niemieckiego i mocno mają ograniczoną percepcję, jeżeli chodzi o wzory kulturowe europejskie. Lojalność tureckich imamów wobec nie tylko państwa niemieckiego, ale i muzułmańskich wspólnot tureckich pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza po puczu wojskowym w Turcji. I tutaj Niemcy się przejechali. Wielu imamów było w ścisłym kontakcie z tureckimi służbami bezpieczeństwa poszukującymi za granicy przeciwników prezydenta Erdogana. I to wywołało powszechne oburzenie w Niemczech. To jest obraz niekontrolowanej imigracji. Do Turków nic nie mam, tym bardziej, że bardzo lubią Polaków. Chodzi po prostu o to, aby pokazać pewną skalę. Może by ktoś pokazał w końcu papieżowi internet. Co? Zanim nastąpi podsumowanie, raz jeszcze witam na pokładzie naszego czuwaja kolejnych wspierających, którzy zdecydowali się kliknąć przycisk znajdujący się tutaj. Dzięki waszemu wsparciu, przypomnę, zaczynamy regularne publikacje na kanale Marek Miśko Czuwaj. Do pakietu naszych sobotnich i niedzielnych spotkań, niedzielnych takich jak to dzisiejsze, dokładamy cykliczne wydawanie audycji tygodniowych Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a także formatu o nazwie Aby nie schamieć, w którym będę przygotowywał dla was wartościowe dzieła polskiej poezji w postaci udźwiękowionych audiobooków. Ruszymy też z częścią bezpłatnych, profesjonalnie przygotowanych audiobooków na podstawie książek, o których niektórzy woleliby nawet nie myśleć, a my będziemy je czytać. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli to, co państwo tutaj widzicie i słyszycie, podoba wam się i uważacie, że taki kanał powinien istnieć, zajrzyjcie proszę w pierwszy komentarz oraz w opis tego filmu. Tam znajdują się wszystkie informacje. Jeżeli ktoś z państwa ma życzenie, bardzo proszę, bronić nie będziemy. A teraz, jak zwykle,
na koniec naszych audycji na odchodne. A na odchodne w niedzielę. Spada całkowita liczba powołań kapłańskich. Spada całkowita liczba księży na świecie. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą wyznaniową na całym globie. Za kilkadziesiąt lat być może nie będzie miał kto sprawować najświętszej ofiary. Tym się trzeba zająć. Upadek chrześcijaństwa z ziemskiego punktu widzenia nie wynika z utraty wiary ludzi w Boga, bo przecież najwięcej ludzi mówi, że w Boga wierzy, ale nie w Kościół. Wynika więc ze słabości kościelnej hierarchii, która wielokrotnie zawiodła swój lud Boży, szczególnie w ostatnich latach. Wynika z miałkości i byle jakości. Przecież większość wydawanych komunikatów jest tak intelektualnie nieuczciwa, oderwana od codzienności naszego życia, że nawet średnio rozgarnięty człowiek nie odnajduje w nich niczego, co by przykuło jego uwagę. Czy mogę poddawać te wypowiedzi krytyce jako katolik? No oczywiście, bo już powiedziałem na początku, mogę. Bóg dał po to rozum, abyśmy robili użytek z rozumu. Kościół katolicki nie jest konglomeratem fanatyków, ale zbiorem jednostek, których obowiązkiem jest poznawanie Boga za pomocą wiary i rozumu. Chrześcijanie w czasach zamętu potrzebują silnego ramienia i twardej dłoni. Wspierajmy więc wierzących kapłanów i trwajmy w Kościele. Będzie bowiem dobrze. Oto więc się módlmy i na rzecz tego ciężko pracujmy. Tymczasem dziękuję za Wasz poświęcony czas. Mam nadzieję, że byłem wyrazicielem wielu Waszych myśli. A ten czas, który tutaj poświęcacie, a moglibyście robić cokolwiek innego, jest dla mnie najcenniejszy.